tam. Rozpoczął się kolejny tydzień pracy. Dziś jest niedzielnik. Jest już piąta po południu. 5:30 i ja jestem w malowniczej, zalesionej Pensylwanii. Dziś rano opuściłem już okolice Chicago, moją bazę. I czym prędzej udałem się w trasę. Trasę, która tym razem zawiezie mnie do miejscowości Annville w Pensylwanii. To są okolice stolicy stanu, Harrisburg. Często jeżdżę do Harrisburga i okolic. Dość często mamy ładunki tam. Jest to centralna część stanu Pensylwanii, a Pensylwania to jeden z moich ulubionych, bez wątpienia, stanów, które odwiedzam. Tym razem zawożę dostawę do Gwardii Narodowej. Gwardia Narodowa stanu Pensylwania. To jest moje miejsce docelowe. I jadę właściwie do... Centrum rekrutacyjnego, czyli serce propagandy armii. Zawożę tam około 6 ton, 5 ton prawdopodobnie jakichś ulotek lub innych materiałów propagandowych. Jednak większość ludzi ma zdrowy rozsądek. I po to, aby ludzi werbować do takich armii lub gwardii, instytucja państwa musi posługiwać się całą siecią oficerów politycznych, czyli właśnie takich rekrutantów, którzy mają na celu poprzez różowe przedstawianie rzeczywistości, niedopowiedzenia, naginanie faktów oraz jednostronny punkt widzenia pokazać młodemu człowiekowi, jak wygląda życie w armii, kariera w armii i perspektywy. Armia w Stanach Zjednoczonych jest cały czas ochotnicza. Jednakże, zwłaszcza w ostatnich konfliktach militarnych, w cudzysłowie, właściwie warto by powiedzieć to, nazwać to po imieniu. W ostatnich napaściach militarnych Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Iraku, mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem roli po prostu najemników, czyli tak zwanych armii prywatnych. Są to właściwie armie złożone z ex-żołnierzy, emerytowanych żołnierzy, ale nie tylko, które wykonują czarną robotę dla armii i dla rządu Stanów Zjednoczonych. Robotę tego typu, której armia podjąć się nie może ze względu na potencjalne oburzenie opinii publicznej społeczeństwa amerykańskiego. Bo opinię publiczną reszty świata tutaj się nikt nie troszczy. W każdym bądź razie, z ciekawością przejadę się do tej bazy wojskowej. Nie jestem pewien, czy to będzie tak naprawdę baza, czy ten budynek, do którego jadę, wydaje mi się, że on się znajduje na obrzeżach
Mam też tutaj instrukcję, żeby skontaktować się przed wjazdem z sierżantem Bowman. Sierżant Bowman, czyli sierżant łucznik. Prawdopodobnie mnie będzie eskortował i na wnętrze tej bazy, o ile to jest baza zamknięta. Przeważnie takie miejsca są zamknięte, strzeżone, potrzeba przepustki, procedury i tak dalej, eskorty kogoś, żeby tam po prostu wjechać i coś dostarczyć. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Czasami się zdarza, że właśnie te małe bazy Gwardii Narodowej, to tam jest troszkę mniej formalnie, po prostu wjeżdża się bez nikogo. Także to się dopiero okaże. Sierżant łucznik, rozładuj mnie jutro rano szybko, a planuję stawić się tam rano. Mam okienko na dostarczenie od 9 rano do 12, a więc są to właściwie 8 rano czasu Chicago do 11 rano. Ja planuję się tam zjawić o poranku, po to, żeby tego ładunku się po prostu szybko pozbyć i czym prędzej zabrać coś z powrotem i zacząć wracać. Także co? Zobaczymy, jak jutro ta rozładunek będzie wyglądał. A ja tym razem męczę się w korku na drodze międzystanowej numer 80, którą tą drogą poruszam się na wschód pośród łagodnych, ale satysfakcjonujących dla oka wzgórz Pensylwanii Centralnej. Do celu mam około jeszcze 3 godziny i planuję wziąć taki skrót przez ładne takie mieścinki, wioseczki, tereny górzyste i obszar parku stanowego. Ponieważ myślę, że ten skrót skróci mi odrobinę czas pracy. Jedynym mankamentem tego skrótu jest to, że tam przejeżdża się już przez strome góry. Ale z racji tego, że ja jestem leciutki, bo ważę jedynie ten ładunek, który ja ciągnę, waży około 5 czy 6 ton, wobec tego mogę sobie spokojnie pozwolić na przejazd po stromych górach. Nie przeszkadza mi to. Wygląda na to, że ten remont dobiega już końca na tej 80-ce. Cieszę się bardzo. Wygląda na to, że kładą już teraz ostatnią nawierzchnię asfaltu, bo wymieniali oni tą nawierzchnię na przestrzeni kilkunastu mil co najmniej, jeżeli nie kilkudziesięciu. I to po prostu powoduje zakorkowania cząstek, kiedykolwiek tędy jadę. Zwłaszcza w niedzielę zauważyłem, gdy wielu niedzielnych kierowców wychodzi z ukryć, wychodzi z podziemi na drogi, wyjeżdża, powodując zagrożenie ruchu. Ale oni też płacą podatki, każdy ma prawo do tego, by po drogu się poruszać, prawda? Nie każdy musi dobrze jeździć samochodem, nie każdy musi jeździć samochodem, nie każdy musi, nikt nie musi, nic.
taki, żeby dojechać na taki truck stop TA, sieci TA, który znajdował się będzie dosłownie parę mil już przed moim, przed tą bazą wojskową. Jeżeli uda mi się tam dojechać o jakiejś ludzkiej porze w miarę wczesnym wieczorem, to znajdę tam parking. No ponieważ jestem tutaj na wschodzie, zawsze z tym parkingami jest problem. Po to, by się zaparkować, trzeba tutaj przyjeżdżać w miarę wcześnie, bo wieczorami późnymi i w nocy bardzo trudno o parking. Po prostu tych parkingów jest tutaj niewystarczająca ilość. Dlatego też wyjechałem wcześniej rano i czas mam cały czas dobry, pomimo tych korków. Mam nadzieję, że znajdę ten parking. TA to jest jeszcze taki truck stop, który przeważnie to są właśnie największe truck stopy z tych sieci truck stopów w Stanach Zjednoczonych. Przeważnie te parkingi dla trucków są rozległe i wygodne. Bardzo często zaplanowane w ten sposób, że można parkować pod kątem. Parkowanie pod kątem, nawet łagodnym, jest o wiele bardziej bezpieczne niż parkowanie pod kątem 90 stopni, pod kątem prostym. Dlatego też te parkingi cieszą się dużą popularnością. Z reguły infrastruktura też jest przyzwoita, duże łazienki, dużo tych pryszniców. Jakaś restauracja zawsze tam jest. I dlatego też pokładam nadzieję, że i ja znajdę tam dzisiaj parking. A gdyby nie, gdyby coś by się stało i nie chciałoby mi się już tam dojeżdżać, to ja znam parę takich dzikusów po drodze, gdzie zawsze mogę się zatrzymać i tam spędzić noc i dokończyć trasę jutro. Charakterystycznym elementem Stanów Zjednoczonych, nie tylko współczesnych, generalnie tego, co określa się, tego tworu, który określa się mianem Stanów Zjednoczonych, bardzo charakterystycznym elementem jest właśnie armia, duża rola armii w życiu społecznym oraz gospodarczym, a także i politycznym. Przypominam, że Stany Zjednoczone to kraj wybitnie wojowniczy, bardzo agresywny. Bądź to bądź, jego początki w tak zwanej wojnie rewolucyjnej miały miejsce właśnie w krwawym konflikcie z władcą kolonialnym Królestwa Anglii, Wielkiej Brytanii. Natomiast po formacji Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone bazowały swój rozwój właśnie na agresywnej polityce zagranicznej, militarnej. Najpierw była to ekspansja na zachód oraz walka i wyludnienie ludności rdzennej, ludności indiańskiej. Po dokonaniu Holokaustu na ludności rdzennej armia Stanów Zjednoczonych angażowała się w cały szereg konfliktów zbrojnych ze swoimi sąsiadami, z Kanadą od północy, potem wojna agresywna z Meksykiem, z Hiszpanią, zagrabienie terenów Teksasu, Kalifornii od Meksyku, czy Nowego Meksyku, tych stanów, tych obszarów. Cały szereg wojen później związanych z podbijaniem państw karaibskich. Chyba z najbardziej jaskrawym przykładem 10-letnich prób podbijania wyspy Fidel Castro, Kuby, która jednak stawiała opór od
chyba później lat 40., 50., kiedy na Kubie wybuchła rewolucja. Wówczas Kuba wyzwoliła się spod jarzma Stanów Zjednoczonych i ośmieliła się podążać własną drogą. Stany Zjednoczone tolerować tego nie mogły. I tak jak każda dobra mafia, chciały z tej Kuby uczynić po prostu srogi przykład, co się dzieje, kiedy państwo ma zachęty do niesubordynacji, no, do zachęty do pójścia swoją własną drogą, bycia niezależnym. I ta Kuba biedna była przez kilkukrotnie atakowana, kilka militarnych interwencji, kilkanaście lub kilkadziesiąt zamachów terrorystycznych na Fidela, a raz konflikt ze Związkiem Radzieckim, który niemalże u podnóży Kuby. Mówię tutaj o tak zwanym kryzysie kubańskim lat 60., który niemalże zakończył się właściwie destrukcją naszego gatunku Homo sapiens. Byliśmy dosłownie na włos od konfliktu nuklearnego, który skutecznie doprowadziłby do końca naszą cywilizację. Prawdopodobnie zanieczyścił planetę do tego stopnia, że zaginęłoby tutaj życie w tej formie, w jakiej je znamy obecnie. Agresywna polityka Stanów Zjednoczonych kontynuowana jest oczywiście do dziś. Po rozpadku Związku Radzieckiego Polska również stała się koniem trojańskim w rozgrywkach dyplomatycznych i militarnych i politycznych Stanów. I używani jesteśmy dzisiaj jako pionek w strukturach NATO. Za niedługo prawdopodobnie Stany umieszczą również, czy już umieściły rakiety na, już umieściły rakiety na naszym terytorium, tworząc praktycznie z Polski takie przedmurze, taką pierwszą linię ataku. Na wypadek jakiegokolwiek konfliktu, to my będziemy, a pierwsi to odczujemy. No i naturalnie te słynne konflikty już na Bliskim Wschodzie, a raz obecnie cały szereg ataków terrorystycznych na obszarze całego świata przeprowadzanych za pomocą dronów. Konflikt w Sudanie i tak dalej. No więc generalnie jak ktoś się Stanom nie podoba, to ten człowiek jest likwidowany, przeprowadzany jest na niego zamach w postaci ataku rakietowego przez takiego drona. Póki co w dalszym ciągu Stany Zjednoczone są absolutnie ponad prawem. Sami tworzą prawo, którego przestrzegać nie muszą. Ponieważ dysproporcja militarna jest cały czas zachowana. Mniej więcej w okolicach zakończenia II wojny, więc połowy wieku ubiegłego, Stany Zjednoczone wydawały na zbrojenie tyle, ile reszta świata połączona do kupy. I ten stan rzeczy trwał przez 50 lat, do wczesnych lat tego wieku. Dopiero kilka lat temu te proporcje się nieco zmieniły. Tak czy inaczej, nikt z Stanów Zjednoczonych do pięt nie dorasta, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe. Cóż, coś oni z tym sprzętem muszą robić. Na terenie całego kraju rozsiane są bazy tej Gwardii Narodowej. Gwardia Narodowa to jest takie pospolite ruszenie, to jest takie wojsko ochotnicze, rezerwistów, może w ten sposób to można określić,
którzy siedzą w tych bazach rozmieszczonych koło dużych ośrodków miejskich, ale nie tylko, również w obszarach właśnie takiej dziczy. W tychże bazach magazynowane są zbrojenia. I w tychże bazach szkoleni są ludzie na wypadek jakichś tam ruchawek społecznych, na wypadek strajków lub rewolucji. I właśnie do jednej z takich baz dowożę teraz materiały propagandowe, aby komisarze polityczni mogli kontynuować rekrutację młodego pokolenia. Zapewne tylko patrzeć nowego zagrożenia, z którym to będą szantażować społeczeństwo rządzący. I ta niekończąca się spirala agresji, przemocy i robienia wody z mózgu ludziom kontynuować będzie się w przyszłości również. No to co? Do ataku! Naprzód! Robię jakiś szybki przegląd, mam na to czas, więc mogę się to pobawić. To są przewody powietrza. One idą ode mnie, od moich kontroli hamulcowych i ja słyszę, że tutaj jest jakiś wyciek malutki. To mi w niczym nie przeszkadza, więc się tym nie przejmuję. Ale sprawdzam generalnie tą część, to jest ten układ kierowniczy, który mi zawiódł mnie tydzień temu. To jest ten juggling, jest ta nowa część, która została założona w trasie i potem poprawiona u mnie, u mechaników. Sprawdzam, czy ona jest dobrze zamontowana. I tutaj na śrubach są tak zwane cutter pins, to jest ważne. Są takie piny, takie metalowe druty, takie druty, które blokują po prostu tą śrubę. Śruba jest castle nut, śruba jest wyrzeźbiona na kształt takiego zameczku i zablokowana ona jest właśnie takim pinem metalowym, który ma po prostu za zadanie nie pozwolić tej śrubie się wykręcić podczas jazdy. Nie sprawdzam, czy, żeby to wszystko było dobrze zablokowane. Patrzę, czy nie ma jakichś głównych
po prostu wycieków oleju pod spodem. Jest tylko mała kropka z tego wentu, gdzie zawsze cieknie, tam powinno cieknąć, jest ok. Patrzę, czy jest powietrze w oponie, czy nie ma jakichś głównych wycieków z chłodnicy i czy dobrze napięte są paski i jak to wygląda. To wszystko, taka mała wizualna inspekcja jest zupełnie wystarczająca. Z boku piękna dolina. O, co to się stało? Zgubiłem oponę. Gdzie jest moja opona? Ktoś mi podpierdolił wczoraj w nocy oponę? Przecież ja tu miałem normalną oponę, nóżkę. Ktoś mi ją ukradł. Ale jajce. No, raczej zgubić jej nie mogłem. Ale gdzie ją mogłem? Czy wczoraj w nocy ją, wczoraj ją miałem na bazie, więc musieli ją mi w nocy chyba ukraść. No, pięknie. Jeszcze raz, coś takiego mi się stało. Niezłe jaja. Niezłe jajca, niezłe jajca. Miałem rykapa nowiutkiego, nieużywanego nigdy. Więc rykap to jest opona, która jest po prostu z odzysku. Jest to stara opona, która idzie z powrotem do fabryki i kładą na nową nawierzchnię na nią. No i cóż. W ten sposób młotkiem po prostu sprawdzam tylko akustycznie, czy jest ciśnienie. Ręką też czuć, czy jest ciśnienie w oponie. Więc tak mniej więcej wygląda inspekcja. Z reguły nie robię. Wczoraj w nocy też ten pająk musiał obstać się wczoraj w nocy. Ten pająk założył tą sieć. Szybko pracuje skurczybyk, bo ona jest połączona tutaj do ziemi, także nie przetrwa. Więc to się stało wszystko wczoraj w nocy. Więc jak ruszę, pewnie to mu się wszystko rozwali. Ale jak przetrwa, to go zabiorę ze mną do Chicago. Będzie tam łapał moskity. No to nieźle. Zostałem okradziony po raz pierwszy. W Stanach, odkąd jeżdżę. Jeszcze nigdy mi nie ukradł. Okej, przemyję jeszcze szybko szybkę. A potem będę ruszył w prasę. No to ciekawe, zaczęło się od przebojów. Myślę, że zadzwonię zaraz do firmy i przecież moja firma jest jeszcze nie otwarta, jest tuż po 7 czasu Chicago. Oni otwierają przed 8. Z reguły ktoś tam w biurze jest po 7, ale nie będę ich molestował z tym detalem, bo to w sumie jest detal. No ale zadzwonić muszę i zgłosić to na pewno muszę. Muszą mi dać jakąś inną oponę zastępczą, bo ja bez zapasu jeździł nie będę. Bardzo możliwe. Wczoraj też tutaj miałem w nocy taką przygodę. Przyplątał mi się jakiś pijany gościu. Zaparkował przede mną samochodem, bo tu jest ten taki parking boczny przy ulicy. To była niedziela, wieczór, więc wracał pewnie z jakiegoś baru nagazowany. I ja miałem kamerę włączoną na szybie, która migała na niebiesko, bo była na Wi-Fi podłączona do mojego telefonu. I ta kamera zwróciła jego uwagę. On się tak kręcił koło mojego samochodu, widziałem. I co, w końcu ktoś puka w nocy, bo tak ciemno, już nic nie widziałem, na pół metra od ciężarówki nic nie widziałem. Ale słyszę, że ktoś puka, więc patrzę w ciemność. Jakiś gość zaczyna do mnie gadać. Bo mi miga coś na niebiesko, a policja ma niebieskie światełka.
Widziałem, że gość jest nawalony, podpity troszkę. Powiedziałem mu, że nie jestem policjantem, żeby się nie przejmował, ale kamerę mam i kamera nagrywa ze względów bezpieczeństwa, ze względu na ubezpieczenie. Gości się trochę uspokoił. I może on też zadzwonił po jakichś kolesiów, dał cynk, że nie wiem, nie mam pojęcia. Takie spekulacje to są nic nie warte. Sytuacja jest taka, że... nie mam opony. Okej, dobra, na razie, to ja się zbieram, wyjeżdżam i... będę relacjonował, jak wygląda rozładunek. Bye!